Dobra, nie wiem czy mnie słychać. Dajemy na twistera. Nowy twister. Zobaczymy co tam Enduro Trails pomodowało. Słyszałem, że zmian jest trochę. Także patrzymy. Proszę o wyrozumiałość, bo będzie to mój pierwszy twister od 2 lat. Nie wszystko będzie lecone. Zobaczymy. O! Przeszkoda zwiększona. Tu stolik zwiększony. Tamta przeszkoda też poprawiona. O, tu banda na plus też. Tu mniej więcej tak jak było. Tutaj zyskaliśmy serce tym wybiciem z bandy. Teraz jakbym go poleciał, to pewnie by się to skończyło tragicznie, bo czucie roweru jest zerowe po 2 latach, ale bardzo fajnie, że pomyśleli o tych bardziej zaawansowanych użytkownikach jednośladu. Tutaj też zwiększony przeskok przez drogę. Ten przejazd mi się nadal nie podoba, ale co zrobić? O. Zapomniałem odblokować w pełni zawieszenia, ale na tą trasę to nie jest potrzebne. Zwłaszcza w trybie, w którym jadę, czyli połykanie przeszkód. Zamiast przeskakiwanie. No i odcinek zwany równią. Nic się tu ciekawego nie dzieje. Dopiero kawałeczek dalej. Są przeszkody fajne. Mogą się kurczę rozskakać najpierw przed tą trasą, ale wtedy pewnie bym poleciał część z tych hopek. Ale jestem też po kontuzji kolana na snowboardzie, więc nie chciałem fisiować dzisiaj za bardzo. O, no tu jest piękny duży stół. Tylko czy jest prędkość na niego bez stu korb? Tego dzisiaj wam nie powiem, ale jest to kolejna zmiana na plus w moich oczach, bo ja to tam lubię sobie pochopkać. Państwo stoją za korzonem, nie będziemy ich tam straszyć.
tutaj kolejna zmiana, double, dosyć takich, kurczę, niebezpieczny na pierwszy rzut oka. Gwałtowne wybicie, gwałtowne lądowanie i szybka wkleja do bandy, ale do ogarnięcia. O, tu wycinka poszła grubo, zresztą wcześniej też już widziałem kątem oka. O, tutaj też ładnie. Tu akurat bardzo fajnie, że powiększyli ten stół. O, wjechałbym w drzewko. Zapatrzyłem się. I wjeżdżamy w starą Beskidię Flow. Już nie ma tej bramki, ale odcinek na Strawie chyba nadal tak się nazywa. Tu nie będziemy wariować. Kolano póki co działa. Nie czuję bólu, ale w pewnych pozycjach robi takie, no nie wiem. Pompka i lewarek. Co też odpuszczamy. Tutaj głęboki dabelek. Ach, tu już czuję, że nie odblokowałem sobie zawieszenia. O, tutaj parę razy wypadłem z tej bandy w minionych sezonach i widzę, że podnieśli tam, wydłużyli ją jakby, taki krawężniczek, ale pewnie on się wyjeździ, ale dobrze, że są świadomi problemu. Wow, tutaj tego nie było chyba. Nie, przepraszam, był stolik, ale mniejszy. Czyli znów przeszkoda powiększona. Tak, dobrze mówię? Kurczę, już nawet nie pamiętam szczerze. Ale na pewno jest coś dużego tam, co trzeba mieć na uwadze. Cyk. Tutaj dabelek fajny. No i dojeżdżamy do tak zwanych trzech stoliczków. Drugi przerobiony na roller. Koledzy mówili, że dziwny. Jak dla mnie to jest po prostu roller. I bardzo fajnie, bo one były troszkę blisko siebie, jak na stoliki. Trzeba było bardzo szybko na nich działać. A tu chyba były pięki, ale już zasypane. A szkoda, nosebong na pieńku fajnie adrenalinki dodawał. Thank you.
I tu moja ulubiona sekcja. Bardzo szybka. O, mały błąd. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. O, tu coś się stało. Banda rozjeżdżona chyba. Przez tych, co nie mogli wytrzymać. Antypozdro dla tych, co nie mogą wytrzymać. No szanujmy pracę Enduro Trails. Co tu mówić, no robią jak robią, ale rozjeżdżając nie robimy lepiej. Omijamy hopkę. Hopka widzę niezmieniona. Ostatni locik między drzewkami. Bandka. No i tyle. Bardzo fajnie. Słuchajcie, Twister na plus po przebudowie. Jak chcecie zobaczyć wersję, gdzie skacze wszystko, która pewnie pojawi się niedługo na kanale, to dajcie subika, dajcie dzwoneczek, żeby tam się wam wyświetliło. No dzisiaj to był taki przejazd, żeby wam pokazać, jak to wygląda, jak wygląda trasa, żeby samemu ją zobaczyć, żeby zobaczyć, czy nie zginę, czy w ogóle ta pamięć mięśniowa funkcjonuje. Także do zoba następnym razem. Pozdro.